A jeżeli ojciec umrze, to czy rolę ojca może w jakiś sposób zrekompensować dziadek? Jeżeli I nauczyć jest... jakichś tam wzorców, na przykład męskości albo. Jak jakich... najbardziej tak, ale pod jednym warunkiem, że ten dziadek będzie szanował tego swojego zięcia bądź syna. Będzie o nim mówił dobrze albo mówił tak na dobrą sprawę, taki jaki był. Tylko nie może tutaj być nadmiernych ocen. Jeżeli na przykład zmarł na skutek tutaj uzależnienia od alkoholu. To ważne, żeby nie mówić o tym dziecku, które ma lat 6, tylko żeby ten młody człowiek się później o tym dowiedział, ponieważ bardzo często takowe komunikaty bardzo obciążają dzieci. Małe i e, dzieci się utożsamiają z tym nieobecnym, zmarłym, na przykład na uzależnieniu od alkoholu. E, to może mieć e, wpływ później na. No. Jak najbardziej, że nie będą się czuły pewnie, nie będą mm -hmm. e, chciały tego kontaktu z dziadkiem, bo ten dziadek źle mówi o mój ojcu, A ja chciałbym tego mojego ojca mieć zapisanego w pamięci jako bohatera. Dzieci idealizują rodziców? Tak, bardzo często, ponieważ ja uważam, że e, zdrowa relacja rodzica z dzieckiem polega na tym, że to dziecko może każdą emocję temu rodzicowi powiedzieć. Jestem na ciebie zły, zawiodłeś mnie wściekły, nigdy cię nie było. Pamiętajmy, że dzieci lubią zawsze i nigdy takowe mhm. komunikaty i rodzic musi to unieść, później jest z dzieckiem porozmawiać. I w jakimś stopniu nie doprowadzać już do kolejnych takowych sytuacji. O ile się da, czasami się nie da, czasami te nigdy cię nie było, jesteś nieobecny, późno wróciłeś, późno po mnie przyszedłeś, znowu patrzysz w e, e, komputer, znowu pracujesz, znowu cię nie ma, znowu złe jedzenie, i tak dalej. I bardzo ważną rzeczą jest, żeby rodzic był w stanie to przyjąć. Zaakceptować, skontaktować się z dzieckiem, porozmawiać z nim, zbudować inny rodzaj komunikacji. Ty mówisz, e, mam poczucie o takiej idealnej sytuacji. Idealnej Ludzie sytuacji. tak się nie zachowują. Tak, natomiast ja uważam, że e, zdarza się oczywiście <grym> jak najbardziej w ostatnich latach zupełnie inaczej wychowuje się <grym> dzieci niż wychowywano nas, nasze pokolenie czy starsze osoby czy pokolenie lat 80 nie można czy było powiedzieć nie, rodzicom nie, nie absolutnie dzieci ryby głosu nie mają nie wolno było powiedzieć nic a jeżeli ojciec był uzależniony to już w ogóle nie, nie wolno było powiedzieć bo był tak duży strach przed nim natomiast jeżeli dziecko się boi swojego rodzica to nigdy z tym rodzicem nie zbuduje relacji a czy takiego rodzica takiego ojca bo o ojcu rozmawiamy mhm. nieobecnego emocjonalnie dziecko będzie się bało w zależności bo Pamiętajmy, zanim to jest bardzo ważne, że zanim to dziecko będzie go idealizowało i tłumaczyło, będzie próbowało z nim nawiązać relacje. I jeżeli ten ojciec odrzuci nie, bo nie, to będzie się bało. Jeżeli odrzuci nie, bo jestem smutny, albo w pracy mi nie wyszło, albo zmęczony, to będzie ratowało. Mhm. Jeżeli ten ojciec odrzuci to dziecko w komunikacji, zajmie się sobą. To będzie czuło dystans. To jest tak bardzo ważne są te komunikaty do dziecka, żeby móc stwierdzić, co będzie dalej z tym dzieckiem. Ponieważ e, mamy takie misyjne podejście do robienia tego podcastu, to zapytam Cię na koniec: co chciałabyś powiedzieć e, takim nieobecnym ojcom, którzy być może nas oglądają? To bardzo ważne pytanie dla mnie, ponieważ ja również uważam, że ktoś, kto potrzebuje albo ma, miał kontakt z takową sytuacją, czego dotyczy nasz odcinek, ogląda akurat ten bądź inny. Gdy oglądają nas nieobecni ojcowie bądź słuchają, dla mnie najważniejsze jest, żeby zobaczyć dziecko niezależnie od tego, ile ma lat. I nauczyć się z nim nawiązywać relacje. Nawet jeżeli to jest bardzo trudne, ponieważ zdaję sobie sprawę, że zapewne panowie przeżyliście to, co przeżywa teraz to wasze dziecko, że wychowuje się w takiej samotności i do końca nieobecnej emocjonalnie rodzinie. Dla mnie bardzo ważne byłoby, abyście to dziecko poznali, z nim nawiązali relacje, o ile to jest możliwe, i spróbowali też ucieszyć się z tego kontaktu i z tego bycia tatą.